Dla mnie nadzieja jest takim jakby paliwem, które powoduje ruchem energii z tych najniższych emocji do tych najwyższych. Ze strachu do najwyższego, jakim jest miłość. Jest ona też podstawą wyobraźni, do tego, żeby wyobraźnia mogła działać. Wszystkie rzeczy, które dobre się zadziały na świecie kiedykolwiek, wydarzyły się najpierw w wyobraźniach ludzi, jednostek, które odważyły się zrobić coś pod prąd lub zobaczyć w swojej wyobraźni inną wizję rzeczywistości. Obserwowanie natury najbardziej, kontakt z procesami wzrastania na przykład roślin, w ogóle fotosynteza i takie naprawdę bardzo podstawowe procesy, które się dzieją w przyrodzie. To, jak potrafią odrastać lasy w Australii po pożarach, jak odradzają się właśnie w różnych miejscach ekosystemy, to jest siła. Każdy z nas jest osobnym bytem, osobną jakby inteligencją i możliwością działania. Myślę, że powinniśmy najbardziej, jak to się da, wczuć się w to, gdzie jesteśmy, jakie mamy możliwości, obudzić się do tego, żeby reagować najszybciej, jak się da.